Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Klub tenisa stołowego Zagłębie Lubin podsumował sezon 2018-2019. Z tej okazji odbył się turniej towarzyski dla najmłodszych adeptów tego sportu. Na zakończenie sezonu lubiński klub zorganizował dla swoich młodych zawodników turniej. Była to też okazja do podsumowania minionego sezonu i podziękowań za pracę i zaangażowanie. Dzisiaj mamy taki kończący turniej sezon. I też będziemy dziękować tym młodym zawodnikom, którzy się wspaniale zaangażowali, cierpliwie pracowali, zmotywowani byli do swojej pracy, osiągnęli fajny poziom sportowy. No i z nich należy czerpać takie przekonanie, że ten tenis stołowy jest bardzo potrzebny, jest dyscypliną dla wszystkich. Przypomnę, że też starsi zawodnicy w turniejach Grand Prix Ligi Amatorskiej doskonale się odnaleźli. No i ten się ożywił w Lubinie. Kilka lat ciężkiej pracy przyniosło efekt. Tenis stołowy w Lubinie został reanimowany. Wszystkie starania, zwłaszcza bym tu powiedział prezesa Krzysztofa Łachowskiego oraz no, nas też, zawodników sztabu trenerskiego, spowodowały, że ten tenis wrócił. Wrócił, mamy wielu sympatyków. No i tylko należałoby teraz pomyśleć o tym, żeby tą kontynuację utrzymać, nie? Bo warto, naprawdę warto. To, co zostało zrobione w tak krótkim czasie, no, zasługuje na to, żeby w to wierzyć i rozwijać i pomagać temu przedsięwzięciu. TS Zagłębie Lubin do zajęć powróci po wakacjach. Przedstawiciele Klubu Koreańskiej Sztuki Walki wzięli udział w seminarium szkoleniowym. Młodzi taekwondocy uczestniczyli w zawodach, gdzie pokazali się z dobrej strony. Doświadczeni przedstawiciele KKSW Lubin wzięli udział w seminarium szkoleniowym w Lublinie. Młodsi zawodnicy startowali w zawodach w Rybniku. Piątek, sobota, niedziela spędziliśmy no, wąska grupa, bo to czarne pasy w Lublinie. Było seminarium szkoleniowe i były egzaminy. Od nas nikt nie zdawał, ale jeździmy na te seminaria, podnosimy swoją wiedzę, sprawność albo przypominamy sobie o najważniejszych rzeczach. Wcześniej były zawody, był Rybnik, Mistrzostwa Polski z brązowym medalem. Z Rybnika wrócił Patryk Łukasiewicz. Wcześniej Nowa Ruda, juniorzy młodsi startowali. Jeszcze wcześniej o tydzień była Biała Podlaska, tam w Mistrzostwa Polski między innymi młodzieżowców pierwszy raz się odbywały. Bo do tej pory byli juniorzy młodsi, seniorzy i Patryk został mistrzem Polski, młodzieżowym mistrzem Polski w kategorii wagowej do 70 kg. W ramach przygotowań do nowego sezonu lubinianie udadzą się na obóz szkoleniowy w Łazach. Część osób już w poniedziałek po zakończeniu roku szkolnego wyjedzie na obóz do Łaz. 10-osobowa grupa. Potem za 2 tygodnie 6-osobowa grupa też do Łaz, ale z innymi trenerami. Także dzieci będą miały okazję popróbować sobie treningów z innymi instruktorami prowadzącymi. Do treningów zawodnicy KKSW powrócą w połowie sierpnia. Młodzi piłkarze Górnika Lubin szlifują formę po zakończeniu sezonu ligowego. Lubinianie trenują pod okiem Michała Lewandowskiego. Pomimo upałów lubinianie spotykają się na obiektach Górnika Lubin 3 razy w tygodniu i szlifują piłkarską formę. Zajęcia są 3 razy w tygodniu, ale chodzi o to, że jest bardzo gorąco i frekwencja jest mała, nie? Ale trzeba się bawić, bo ruch to jest podstawą tego wszystkiego, nie? Czas spędzać pożytecznie. Wynik w młodym wieku nie jest sprawą najważniejszą. Najważniejsze, żeby chodzili i frekwencja jest najważniejsza, żeby ich było dużo. Jak jest dużo, to po prostu sprawia to przyjemność dużo. Zawodnicy pierwszej drużyny Górnika Lubin wywalczyli ostatnio awans do wyższej klasy rozgrywkowej. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu wydarzeń sportowych. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.